Nie tylko górale mogą przepowiedzieć rychłe nadejście zimy. W noclegowni Monaru obniżającą się temperaturę widać najlepiej po liczbie osób zgłaszających się do placówki. No, w tym roku wyjątkowo szybko to odczuliśmy. Osoby zaczęły spływać już pod koniec sierpnia. Pierwsze osoby takie, no, które już szukały schronienia na całą zimę. W tej chwili zaczynał nam padać śnieg. Już tych osób zaczyna również przybywać. Według szacunków kierownika do końca października zapewne w noclegowni 45 miejsc zostanie zajętych. To wyjątkowo szybko. Przygotowania do zimy trwały cały rok. Udało się przede wszystkim pozyskać drewno z wycinki w Parku Solidarności. Była też zbiórka odzieży, ale wciąż potrzebni są sponsorzy żywności. Do noclegowni wbrew powszechnym opiniom trafiają różni ludzie. Były przypadki, że osoby z dnia na dzień stawały się osobami bezdomnymi. No, takie są losy życia. I na to niestety te osoby często nie mają wpływu i wtedy mogą do nas się zwrócić o pomoc, niezależnie od sytuacji materialnej, bo można być bogatym, a jutro nie mieć ani domu, ani złotówki w portfelu. Los jest nieprzewidywalny, ale czasami trzeba mu pomóc. I tak dzieje się w wielu przypadkach wychodzenia z bezdomności. Podstawą jest ich inicjatywa prywatna, prawda? Własna inicjatywa. Jeśli wykazują tę inicjatywę, to już jest większa część sukcesu w drodze do wyjścia z tej bezdomności. Następnym procentem tego sukcesu jest znalezienie stałej pracy i nie strawienie, przetrawienie jakiegokolwiek rozbestwienia tych pierwszych wypłaty. Nikodem Kemicer ze swoimi podopiecznymi, którzy wyszli na prostą, się nie spotyka, ale pamiętają oni o pomocy, jaką otrzymali w Monarze. Zmieniają miejsce, przeprowadzają się w inne rejony naszego kraju, też wyjeżdżają za granicę i takim sygnałem od nich, że wszystko jest dobrze, jest jakaś kartka na święta, jakiś list w ciągu roku lub też telefon, czasami nie o spodziewanej godzinie czy nawet porze dnia. Noclegownia Monaru jest jedną z trzech tego typu placówek w Ełku. Zimą wszystkie miejsca są wypełnione. Podstawowym warunkiem przyjęcia do noclegowni jest trzeźwość.